Proszę, zostawcie suba, bo wstyd. Siema widzowie, witam was w odcinku Q&A. Zadaliście wiele pytań pod poprzednim filmem, więc postaram się odpowiedzieć na wszystkie, jakie zadaliście. Co byś chciał nagrywać oprócz animacji? Ogólnie nie mam planu na przyszłość kanału. Jedyne wiem, co teraz będę robił, to są animacje. W przyszłości na pewno się pojawią inne rzeczy. Nie wiem za ile, nie wiem jakie. Na razie nie mogę na to odpowiedzieć całkowicie. Ile masz lat? Lat mam 15, dużo było ogólnie do tego pytań. Do której klasy chodzisz? No to do 8. Dlatego mam mniej czasu na wszelkie animacje, bo po prostu muszę uczyć się do egzaminku i tak dalej. Teraz mam akurat próbne. Na jakim sprzęcie robisz nieśmieszne animacje? Procesor i5-8100, karta graficzna 1060. Jaka jest twoja ulubiona lekcja? No to ulubiona to jest WF-ik, jak każdego chyba. Jaką lekcję najmniej lubisz? No to historia. Sądzisz, że to co robisz na ety jest oryginalne? Szczerze nie, bardzo dużo jest tych kanałów. Ja biorę akurat inspirację z zagranicy, o Dany Kasela najbardziej. Ale w Polsce jest bardzo dużo kontentu z animacjami i tak naprawdę dużo, bardzo dużo osób inspiruje się samym beczką. Czy to co robisz teraz na ety lubisz robić? Lubię. Animacje mi się bardzo fajnie robi, poświęcam dużo czasu, ale są spoko. Jak długo zajmuje ci jedna animacja, pasta? No to około 3 godziny z nagraniem głosu, z montażem, później jeszcze montażem w Filmorze akurat ja, więc dużo jest tego, ale jakby chill. W sensie taką minutową animację robi się 3 godzinki i reszta to zależne od długości. Kiedy pojawiają się odcinki? No to odcinki się pojawiają codziennie o godzinie 14. Lubisz placki? Nie, nienawidzę. Czy masz dziewczynę? Jeśli tak, to czy ją kochasz? Nie, nie mam dziewczyny w danym momencie, nie miałbym dla niej w ogóle czasu, bo jeżeli mam być szczery, jestem pracoholikiem w danym momencie. Jaka była twoja reakcja na dosyć szybki przyrost subskrypcji i wyświetleń w ostatnich dniach? No to ja jakoś mocno podjarany nie byłem, w sensie, jeżeli mam być szczery, troszeczkę się tego spodziewałem, może nie tak szybko, ale ode mnie znajomi na Discordzie to byli najśmieszniejsi ludzie akurat w danym momencie. Wszyscy krzyczeli na cały dom, Boże, co się dzieje. Jaki jest twój poziom angielskiego? No to poziom angielskiego u mnie jest średni, w sensie jakoś nie umiem mega dobrze po angielsku rozmawiać. Nie mam też problemu słabo, ale jakby jestem pomiędzy. Nie boję się mówić, ale robię błędy. Czy masz jakieś zainteresowania? No to u mnie głównie zainteresowaniem jest robienie filmów na YouTubka, interesowanie się całym YouTubiem ogólnie i jazda na rowerku. Czy masz zwierzaka? Tak, mam świnkę morską. Planujesz pokazać twarz? Twarz nie wiem, czy każę. To jest całkowicie zależne od przyszłości. W danym momencie jakbym miał pokazać, to bym nie pokazywał. Co ciebie skłoniło, żeby zacząć nagrywać? No to skłoniło mnie samo to, że interesowałem się bardzo dużo na temat YouTuba. Interesowałem się jak tworzyć filmy, jak je robić dobrze, jak robić miniaturki dobrze. Ogólnie nad tworzeniem filmów już ostatni rok oddałem swojego życia i po prostu w danym momencie, kiedy chciałem, zacząłem. W jakie gry grasz lub najlepiej wspominasz? Na to najbardziej wspominam najfajniej CS-a u mnie. W danym momencie też gram w CS-a. A najbardziej najfajniej mi się po prostu wspomina go. Ludzi jakby tam, z którymi grałem, bo byli totalnymi szefami. Czy będziesz robił live'y? Live'ów na razie nie będzie. Live'y będą w momencie, kiedy będę miał więcej czasu. Na pewno będą. Mogę to całkowicie obiecać, ale nie mam całkowicie pojęcia kiedy. Czy znasz Gadańko? A jak tak, to czy lubisz jego kanał? Znam. Znam go od tygodnia. Szczerze, bo ktoś mi tam w komentarzach napisał, czy znam, więc zaciekawiłem się kanałem, ale jakoś mocno mi się nie podoba, co robi. Jakby nie mogę się wyrazić, bo obejrzałem tylko jeden film, ale jakby chłop tworzy fajnie. Najpierw płatki, czy najpierw mleko? No to każdy wie, że najpierw mleko, potem płatki. Skąd nazwa na kanał? No to wzięła się z tego, że siedziałem na Discordzie i miały być dwie nazwy kanału. Miał być chyba Paliok, albo coś takiego miało być, albo miał być nieśmieszny. Zapytałem się znajomego, znajomy mi powiedział nieśmieszny lepszy, no i wybrało tak się. Czy lubisz masło? Nie, nienawidzę masła, masło jest dnem. Czy lubisz anime? Nie lubię. Nie oglądam, nie lubię. Mam jedną znajomą, która lubi, ale nie lubię. Od kogo czerpiesz największą inspirację? No to już odpowiadałem, to jest Dany Kasel. I w sumie tyle na tym filmie, mogę wam powiedzieć. Jak chcecie kontynuację jakiejś drugiej Q&A, ogólnie się dogrywam, jeżeli chcecie drugie Q&A, to wbijajcie na mojego Discorda. 13 lutego o godzinie 12 będzie...